Z pewnością chociaż raz każdy z nas słyszał o słynnym serialu zatytułowanym Euforia, który od 16 czerwca 2019 roku rozpoczął swoją emisję na platformie streamingowej HBO. I chociaż przedstawienia graficznej przemocy i nagości były już wcześniej prezentowane w innych serialach czy filmach tej platformy, takich jak Gra o Tron, to Euforia otworzyła przed nami całkowicie inny poziom zatapiania się w skrajności. Sam serial opowiada o niby typowym życiu amerykańskich nastolatków, jednak ukazana nam rzeczywistość z pewnością nie ma powiązania ze zwyczajnymi nastoletnimi latami. Euforia to produkcja niejako związana ze środowiskiem Gen Z, a grana przez Zendaya Coleman, Rue Bennett, jest niewątpliwie jedną z najbardziej intrygujących osobowości, jakie w ostatnich latach pojawiły się na ekranach. Rue to młoda nastolatka, która zmaga się z poważnym uzależnieniem od narkotyków, chorobami psychicznymi oraz niską samooceną i uczęszcza ona do szkoły średniej East Highland w Kalifornii. Grana przez Zendaya dziewczyna jest niesamowicie introwertyczna, sarkastyczna i z początku za bardzo nie przejmuje się zdaniem innych. Ale pod tymi wszystkimi warstwami ochronnymi w dalszym ciągu jest wyłącznie dzieckiem, które posiada wysoką wrażliwość. I to właśnie te sprzeczności sprawiają, że Rue jest tak fascynującą bohaterką. W roku 2022 doczekaliśmy się kolejnego, drugiego już sezonu tej ekranizacji i niezaprzeczalnie można stwierdzić, że jej charakter uległ ewolucji przez każdy poprzedni odcinek. Jednak chciałabym się dzisiaj skupić przede wszystkim na jej początkach. Na sytuacjach, które zbudowały od podstaw postać tej zagubionej w świecie dziewczyny. Droga do nałogu. Rue jako postać po raz pierwszy pojawia się na ekranie w chwili, gdy wraca do domu z odwyku po tym, jak ledwo przeżyła przedawkowanie narkotyków. Po przekroczeniu progu drzwi zaczyna opowiadać swojej matce Leslie oraz młodszej siostrze Gee, że jest szczęśliwa z powodu odstawienia uzależniających ją substancji. Jednak okazuje się to wyłącznie pustymi słowami, przepięknym kłamstwem, które ma posłużyć jako maska zakrywająca jej rzeczywistą naturę. Gdyż tak naprawdę nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu zażywała ona narkotyki. W tamtym momencie świat nastolatki wydaje się nam autentyczny, jej motywacje są wyraźne, powiązane z postrzeganym jej oczami światem, prawda? Ale problemy dziewczyny tak naprawdę są dla nas mniej niż przejrzyste już na rozpoczęciu serialu. Kłamstwa, błędne koła i nienawiść do samej siebie. Co doprowadzić mogło do takiego stanu pozornie szczęśliwą dziewczynę? Cóż, rozwiązanie naszego pytania tkwi w jej dzieciństwie. W odcinku pierwszym Rue wspomina okoliczności swoich narodzin mówiąc: kiedyś byłam szczęśliwa. Taplałam się w płynie owodniowym. Pewnego dnia, pomimo protestów, zostałam ściśnięta przez szyjkę macicy mojej matki, Leslie. Walczyłam, ale przegrałam. Pierwszy, lecz nie ostatni raz. Te słowa wstępu nakierowują nas już na pierwsze myśli związane z postrzeganą rzeczywistością przez dziewczynę. Wiele z naszego niepokoju zależy od tego, jak widzimy ten świat na zewnątrz. A Rue wydaje się właśnie od najmłodszych lat, że jest on okrutnym i opuszczonym miejscem, które ma za zadanie w swej istocie wyłącznie ranić. Jako że bohaterka widziała świat, w którym przyjdzie jej żyć, jako coś potencjalnie zagrażającemu jej życiu na tyle, że nie chciała wydostać się z brzucha matki, automatycznie jej system walki i ucieczki zaczął się aktywować. Wzbraniała się ona przed swoimi narodzinami, ponieważ świat, w jej mniemaniu, był bezlitosny, więc lepiej było jej utrzymywać własny poziom adrenaliny o wysokim natężeniu. Na wypadek, gdyby nadeszło niebezpieczeństwo, które mogłoby jej zagrozić, aby była lepiej przygotowana na takie okoliczności i w razie potrzeby, aby była w stanie ich uniknąć. Rue więc dosłownie żałuje dnia, w którym się urodziła, a pierwszą rzeczą, jaką towarzyszyła narodzinom dziewczyny, mimo że ta jako malutki noworodek nie zdawała sobie z tego sprawy, była śmierć i zniszczenie. Jej rodzice zaraz po narodzinach córki w kółko oglądali w telewizji sytuację panującą w obecnym świecie. Były to katastrofalne zdarzenia, które niosły ze sobą wyłącznie smutek i agonię. Bohaterka więc widzi to jako znak, że jej życie miało być nieszczęśliwe już od pierwszej chwili, gdy zaczerpnęła powietrza. Jest to początek jej pesymistycznej perspektywy, że życie jest ciągiem tragicznych okoliczności będących poza jej kontrolą. Rue wyraża nawet niechęć do swojej mamy za to, że ją urodziła, obwiniając tą okrutną szyjkę macicy za wypchnięcie jej prosto w ramiona chaotycznego i pełnego przemocy świata. 13, 14, 15, 16. To, co pokazuje tutaj mała Rue, to zaburzenia obsesyjno-kompulsywne związane z liczeniem. Jest to dla niej sposób, w jaki próbuje przejąć kontrolę nad czymś niekontrolowanym. Często istnieją rzeczy, których po prostu nie jesteśmy w stanie kontrolować bez przerwy, a które musimy zrobić, i jest na to wiele różnych sposobów. W tym przypadku dziewczynce wydaje się, że to właśnie liczenie jest dla niej tym jedynym złotym sposobem.
Ru polega na takiej technice, żeby się uspokoić, więc liczy. A ponieważ podsumowuje, ile jest danych przedmiotów, na których konkretnie skupia własną uwagę, powstrzymuje swój mózg przed nadmiernym myśleniem. I teraz na scenę wkracza jej mama, która bezustannie przerywała jej tą czynność, więc dziecko musi zaczynać ciągle od nowa. Co właściwie z tego wynika? Fakt, że mama ją powstrzymuje, sprawia, że poziom jej stresu wzrasta za każdym razem, gdy kobieta się odzywa do córki. Finalnie Ru zaczyna płakać, ponieważ jest to dla niej zbyt wielki bagaż emocjonalny, którego jej malutkie ciało nie jest w stanie udźwignąć. Ludzie często czują, że jeśli nie mogą dokończyć tego, co muszą zrobić w danej chwili, to z pewnością stanie się coś złego. Dają więc upust swoim emocjom w przypływie skrajnej bezsilności, ponieważ nie umieją sobie poradzić z konkretną sytuacją w inny sposób. Właściwie Ru Bennett swoje dzieciństwo przechodzi w całkowicie ciemnych barwach, pod każdym możliwym względem. Lekarze podejrzewali, że Ru już jako małe dziecko posiadało zaburzenia kompulsywno-obsesyjne, zaburzenie koncentracji uwagi i chorobę afektywną dwubiegunową w jednym. Przekształciły się one później w niekończące się ataki lękowe i depresje we wczesnym etapie dorastania bohaterki, a to już na start jest niesamowicie niepokojąca ścieżka rozwoju tej postaci. W wieku około 13 lat Ru zaczęła opiekować się ojcem w domu po tym, jak zachorował na raka, gdzie przebywała po paręnaście godzin bez nadzoru swojej rodzicielki, ponieważ ta musiała pracować całymi dniami, co spowodowało, że jej dzieciństwo zostało właściwie odebrane dziewczynce. A ponieważ przez własne zaburzenia psychiczne ludzie stopniowo zaczęli jej unikać oraz wyśmiewać ją, Ru postanowiła uwolnić się od własnych problemów. Wtedy właśnie widzimy, że bohaterka ma dostęp do leków chorego ojca, więc nie myśląc za długo postanowiła wypróbować OxyContin. Nikt nie okazywał jej współczucia ani troski, więc dlaczego by nie miała sięgnąć po ratunek, aby wyciszyć chaos i przemoc, które torturują ją każdego dnia? Przecież jest on na wyciągnięcie ręki. Od tamtego czasu Ru w tajemnicy postanowiła kontynuować przyjmowanie jego lekarstw. Stało się to jej pierwszym szkodliwym nawykiem, który nasilił się dopiero po odejściu jej rodziciela i w wieku 14 lat głównym mechanizmem radzenia sobie z rzeczywistością były właśnie leki. Już nawet nie te konkretne, ojcowskie, a jakiekolwiek o silnym działaniu psychotropowym. W późniejszym czasie same tabletki przestały jej wystarczać, więc sięgnęła ona po coś znacznie mocniejszego, a mianowicie po narkotyki. W grę zaczęło wchodzić więc samo okaleczanie, czyli to, co działo się w momencie, gdy przechodziła ona przez przedawkowanie pewnych substancji do takiego stopnia, że nie kontaktowała ona już ze światem zewnętrznym. Nie umiała się zmusić chociażby do załatwiania potrzeb organizmu, pomimo własnych chęci. Gdy już dochodzi do takich chwil, bohaterka nie chce dzwonić pod numer 911, gdy jest to wysoce wskazane, nawet znając niebezpieczeństwo związane ze swoimi czynami. Kiedy mówimy o sytuacji, w jakiej znalazła się postać Ru, widzimy wyraźnie, że ona nie chce sprawiać najzwyczajniej w świecie kłopotów nikomu. Często zdarza się, że ludzie nie chcą być ciężarem dla innych, bo daje im to dodatkowe powody do obwiniania się w pewnych sytuacjach. Wolą oni przyjmować własny ból oraz cierpienie jako coś prywatnego. Coś, w co nie powinno mieszać się innych. Ale nasza główna bohaterka po raz kolejny popada ze skrajności w skrajność. Dziewczyna ma wrodzony system obarczania winą wszystkiego poza nią, w pewnych momentach. Jak mówi w odcinku numer 1, nie zbudowałam tego systemu, ani go nie spieprzyłam, by swobodnie odrzucić swoje udziały w popadnięciu w uzależnienie od narkotyków. Na szczęście, albo może niestety, część jej bólu ustępuje, gdy poznaje w szkole nową dziewczynę, Jules Vaughn. Z jednej strony intymna przyjaźń, jaka powstała między nimi, jest wystarczającą pociechą w życiu Ru, która sprawia, że jest ona gotowa powstrzymać się od nadużywania substancji. Specjalnie dla niej. Dla Jules. Jednocześnie jednak jej zamiłowanie do Vaughn szybko przeradza się w poczucie zależności. W nowe osobiste uzależnienie, które nie okazuje się wcale zdrowsze niż odurzające substancje. Zbliżając się coraz bardziej do końca pierwszego sezonu, jej jedynym źródłem szczęścia staje się właśnie dziewczyna. Lecz kiedy ta zrywa z nią, Ru spotyka się z rozczarowaniem i naturalnie zwraca się ponownie na drogę narkotyków, które stanowią dla niej pewnego rodzaju pocieszenie po złamanym sercu. I tutaj przebrnęliśmy przez najważniejsze etapy w życiu naszej głównej bohaterki. Tak więc Ru od samego początku jest niespokojną i skomplikowaną postacią. Posiada niecodzienną historię i mnóstwo sprzeczności w swojej osobie. To właśnie te elementy sprawiają, że jest tak intrygującą i oryginalną bohaterką, która prowadzi serial. I chociaż Ru jest postacią fikcyjną, opiera się ona w dużej mierze na faktach. Główny producent serialu Euphoria, Sam Levinson, stwierdził, że czerpał inspirację ze swoich własnych doświadczeń z lękiem, depresją oraz uzależnieniem jako nastolatek. Surowy portret postaci dziewczyny przełamuje stereotypy, gdzie w serialu poznajemy źródła tych problemów i instynktownie doświadczamy wpływu, jaki wywierają na postaci osoby wokół niej.
Ten śmiały wizerunek sprawia, że Ru jest nam bliższa, ponieważ jest zwyczajną dziewczyną w amerykańskim liceum i dla odmiany nie jest cheerleaderką z toną fanów, przystojnym chłopakiem, który jest kapitanem drużyny i pieskiem Chihuahua. Przez to więc jest także zapadająca w pamięć. W konsekwencji staje się dla wielu punktem odniesienia dla trudnych i głębokich przeżyć. I chociaż jej doświadczenia mogą być ekstremalne do tego stopnia, że aż nieprawdopodobne, to postać Ru przemawia również do pokolenia nastolatków wychowanych w czasach wszechobecnych mediów społecznościowych i epidemii narkotyków. W ten sposób postać Zendayi jest dotkliwie zamieszana w problemy, które mają swój udział w naszych czasach. Autodestrukcyjna i lekkomyślna Ru, która jest postawiona przed wyborem walki ze swoim zdrowiem psychicznym oraz uzależnieniami, czynią ją dodatkowo sympatyczną i zrozumiałą. Dzięki swojemu głębokiemu kontekstowi dziewczyna sprawia, że widzowie się o nią troszczą. Ta troska może objawiać się zmartwieniem, podekscytowaniem, niepokojem, gniewem, współczuciem lub smutkiem. W końcu, niezależnie od jej stanu, jest postacią, dla której bardzo pragniemy, żeby odniosła sukces wbrew przeciwnościom swojego losu. Zdiagnozowane ciężkie ADD, OCD, depresje i stany lękowe. Nasza bohaterka jest narkomanką, która niedawno straciła ojca i spędza większość czasu kłamiąc o wyzdrowieniu, gdy wciąż jest bardzo zniewolona przez stare nawyki. Jest wręcz wrakiem człowieka, ale w dalszym ciągu wszyscy jej kibicują. I to jest fenomen. W Euforii znaczenie imienia głównej bohaterki odzwierciedla zamyślony charakter tej postaci. Ru oznacza odczuwać smutek, żałować utraty szans. Żałować, że coś nigdy nie zostało zrobione, nie miało miejsca. Tak jak sama powiedziała, żałuję dnia, w którym się urodziłam. Skrucha lub żal. Litość i współczucie. Natomiast jej nazwisko, Bennett, oznacza błogosławiony. Chociaż Ru uważa się za męczennicę, którą nękają choroby psychiczne i uzależnienie od narkotyków, jest również pobłogosławiona przez ludzi, którzy się o nią troszczą. Mimo, że sama nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Dodatkowo pojawia się w jej życiu postać mentora, który pomaga jej zyskać poczucie własnej wartości, czyli kolejna osoba, której na Ru może zależeć. Nazwisko Ru jest niezgodne z jej imieniem i potwierdza jeden z niezliczonych sposobów, w jakie Bennett jest paradoksalną, wewnętrznie sprzeczną postacią. Największym zmaganiem bohaterki i jej najgorszym kłamstwem jest przekonanie, że nie ma mocy, by się odkupić. Trzeźwość przeraża dziewczynę, ponieważ sprawia, że postrzega świat jako brzydkie miejsce. Jej autor, Ali, mówi jej, że piękne uzależnienie od narkotyków to kłamstwo, które ogłasza, bez względu na to, co się dzieje na świecie i bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, wszystko będzie dobrze. Poprzez rozmowę i empatię z kimś, kto zrobił bardziej niewybaczalne rzeczy niż ona i wciąż je przezwycięża poprzez przebaczenie sobie oraz odkupienie, Ru może wreszcie zacząć akceptować ideę, że może również zmienić się na lepszą osobę, tak jak jej mentor. Problemy Ru z uzależnieniem od narkotyków i chorobami psychicznymi kosztowały jej nieznośny ból i smutek, ale fałszywie wierzyła, że jej problemy i decyzje pod wpływem tych czynników określają, kim jest jako osoba, jako postać. Dzięki swojej przyjaźni z Ali, Ru zaczyna przynajmniej myśleć, że może zostać zbawiona i ostatecznie osiągnąć trzeźwość. Podróż dziewczyny do odkupienia zaczyna się od wykorzenienia zwątpienia i nienawiści do samej siebie. I chociaż dziewczyna zawsze będzie cierpieć na chorobę psychiczną oraz uzależnienie, to prawdopodobnie się nawróci. Będzie mogła patrzeć w przyszłość z większą nadzieją, że bez względu na to, co się stanie, przeżyć własne życie bardziej trzeźwa. Będzie musiała spróbować się zmienić i nigdy się nie poddawać. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Czy Ru faktycznie zasługuje na przebaczenie innych ludzi? Czy dobrze postępuje? I jak waszym zdaniem zdarzenia z drugiego sezonu mają się do jej początków? My natomiast widzimy się już niedługo w następnym materiale. Do usłyszenia, cześć!